Witam Cię serdecznie. W tej prezentacji zajmiemy się wyborem okładziny na podłogę. Przychodzi taki moment podczas budowy domu, że musisz stanąć przed wyborem materiału wykończeniowego, który ułożysz na swoich pięknych betonowych posadzkach. A więc popatrzmy na kilka najpopularniejszych okładzin, które stosowane są w Polsce. Mamy tutaj panele podłogowe, wszystkim bardzo dobrze znane. Na podłodze możemy ułożyć deskę podłogową warstwową. Jest to materiał nieco lepszy od paneli oraz bardziej ekskluzywny. Niektórzy decydują się również na parkiet, który można co jakiś czas cyklinować. Polega to na zeszlifowaniu zniszczonej powierzchni podłogi i po lakierowaniu jej na nowo. W pomieszczeniach możemy ułożyć również płytki ceramiczne, które są trwałe i dobrze nadają się do ogrzewania podłogowego. Spora część osób wykłada również podłogi wykładziną, która jest tania i przyjemna w dotyku. Rzadziej stosuje się już wykładzinę PCV, taką jak linoleum czy gumolit, ale taki materiał również można sobie ułożyć, jeśli ktoś ma taką ochotę. W tej prezentacji zajmiemy się stwierdzeniem, który z tych materiałów jest najlepszy, ponieważ czytając fora internetowe, czy oglądając różnego rodzaju materiały wideo, można naprawdę dostać mętliku w głowie. Niektórzy bardzo chwalą sobie panele podłogowe, inni chwalą parkiet, a jeszcze inni mówią, że tylko wykładzina. I można naprawdę zwątpić, czytając te wszystkie informacje. Po tym wszystkim nie wiemy, co tak naprawdę chcemy mieć u nas w domu. Więc zajmiemy się najpierw wykładziną podłogową, ponieważ na pewno nie raz pomyślałeś w ten sposób. A może by tak zaoszczędzić na drewnianej podłodze oraz na płytkach i kupić sobie wykładzinę? Może byłoby taniej, a przy tym przytulniej? No bo przecież chciałbyś mieć taką wykładzinę, która będzie dawała ciepło i nie będzie dużo kosztować. Chciałbyś ułożyć taką wykładzinę na swoich posadzkach od ściany do ściany i tym samym zaoszczędzić na kosztach wykończeniówki. Z tym pomysłem wchodzisz na fora internetowe i czytasz opinie o wykładzinach. Okazuje się, że zaletą tego rozwiązania jest to, że z reguły wykładziny są tańsze od drewna czy ceramiki, ale nie jest to regułą, bo można kupić wykładziny również świetnej jakości, które są drogie. Inną zaletą jest to, że bardzo miło się chodzi po takiej wykładzinie. Łatwo ją odkurzać, jeśli ma ona krótkie włosy. Jest kolorowy nastrój po wejściu do pokoju. Jest przytulnie, jest ciepło i ogólnie przyjemnie. Odkurzanie wykładzin odbywa się raz, dwa razy w tygodniu, więc tutaj nie ma większego problemu. Na panelach kurz i okruchy są bardziej widoczne, natomiast na wykładzinie często nie widać włosów i kurzu, więc wizualnie jest przyjemniej. Sprawdzone kolory wykładzin to różnego rodzaju melanże. Melanż to kolor szary przeplatany kolorem białym. Na takiej strukturze nie widać brudu, kurzu ani okruchów. Jeżeli wybierzesz biały kolor wykładziny, to po kilku miesiącach może się zdarzyć, że szybko ona zszarzeje i nie będzie wyglądała już tak ładnie. Warto więc wybrać pastelowe kolory, pamiętając, aby nie były one również za ciemne, ponieważ może się okazać, że będzie na nich widać każdy okruch. Bardzo często podobają nam się wykładziny z długim włosiem i naprawdę są one bardzo ładne, ale należy zdawać sobie sprawę, że po pewnym czasie włosy te oklapną i wykładzina nie będzie już tak ładna jak na początku. Oczywiście czyszczenie takiej wykładziny również wymaga więcej czasu. Najczęstszym pytaniem pojawiającym się przy zakupie wykładzin jest to, jak wykończyć je przy ścianach. Jest na to prosty sposób. Trzeba poprosić firmę, w której kupujemy wykładziny, aby odcięli nam z rolki 5-centymetrowy pasek i go oprzyli. Oprzyte paski przykleja się przy ścianie i tworzą one swego rodzaju listwy wykończeniowe. Można je przykleić za pomocą mocnej taśmy dwustronnej. Wiele osób przyznaje, że najprzyjemniejszym aspektem posiadania wykładziny, na przykład w sypialni, jest to, że jak rano wstają, to gołymi stopami dotykają cieplutkiej podłogi i jest to bardzo dla nich przyjemne. Wykładziny są ciepłe i naprawdę miłe w dotyku. Poza tym wykładziny tłumią też hałas. Jeśli domownicy chodzą w twardych papciach albo w butach, to na panelach podłogowych czy na drewnianej podłodze słychać wszystkie kroki. Na wykładzinie nie słychać tego aż tak bardzo, ponieważ dźwięki są wytłumione. Szczególnie panie docenią również to, że na wykładzinach nie tworzą się tak zwane koty, czyli kłębki kurzu, które potem latają po całym domu. Przy panelach podłogowych jest to dosyć częste zjawisko. Oczywiście wadą wykładzin jest to, że trzeba je prać co pewien czas, ponieważ zbierają się w nich roztocza, a kurz wchodzi pomiędzy włosy. Problem ten można rozwiązać, zamawiając usługę prania wykładzin. Raz do roku można wziąć firmę, która posiada odkurzacze piorące i wyprać wszystkie wykładziny w domu. Można to robić częściej, ale oczywiście będziemy musieli wydać na to więcej pieniędzy. Ogólnie mówiąc, wykładzina spełni oczekiwania każdego, ale najważniejsze, aby była ona dobrej jakości, a taka niestety kosztuje. Dlatego jeśli kupisz tanią wykładzinę, szybko ona się zniszczy i będzie po prostu nieestetyczna. Często obawą osób, które chcą mieć wykładziny na podłodze, jest to, czy nie wydeptują się ścieżki, bo wiadomo, że w domu chodzimy pewnymi utartymi szlakami i obawa jest taka, że w tych miejscach mogą pozostać ślady. Problem z tym nie jest aż tak wielki i łatwo go rozwiązać. Wystarczy kupić wykładziny lepszej jakości i ścieżki nie będą się tworzyły. Kolejnym pytaniem, które zadają osoby chcące mieć wykładzinę, jest to, czy wykładzina się bardzo brudzi. Oczywiście, jeśli mamy dzieci, to wykładzina będzie brudzić się szybko. Dzieci mają to do siebie, że zawsze coś rozleją lub upuszczą jedzenie. Często bawią się również pisakami, plasteliną oraz malują farbami, co w przypadku wykładzin jest trudne do usunięcia.
Jeśli mamy dzieci i bardzo chcemy mieć u siebie w domu wykładziny, to warto rozważyć zakupienie wykładziny dywanowej w płytkach. Taka wykładzina jest montowana z poszczególnych fragmentów i zawsze można wymienić płytkę, która jest zabrudzona. Na tych zdjęciach widzisz właśnie, jak taka wykładzina dywanowa w płytkach wygląda. Wady wykładzin są następujące. Po pierwsze, ładnie wyglądają jak są nowe. Potem nieczyszczone niestety stają się siedliskiem kurzu, brudu, bakterii i roztoczy. I to jest najczęstsza przyczyna, kiedy inwestorzy porzucają pomysł o założeniu wykładziny. Druga grupa inwestorów natomiast uważa, że mają dość chłodu pod stopami. Twierdzą, że bakterie i roztocza są wszędzie, nawet w łóżku, w którym śpimy, w pierzynie, na kanapie, na dywanie. Bo one i tak są wszędzie, więc jeśli trochę ich będzie jeszcze na wykładzinie, to nic się przecież nie stanie. Zawsze można kupić sobie specjalny odkurzacz i prać te wykładziny raz w miesiącu. Ta grupa inwestorów uważa, że zbytnia sterylizacja i czystość jeszcze gorzej wpływa na nasze zdrowie, ponieważ potem jesteśmy mniej odporni i częściej chorujemy. Roztocza i bakterie im po prostu nie przeszkadzają. Wykładzina odradzana jest jednak osobom, które są alergikami. Jeśli więc kichasz na samą myśl o kurzu, to warto jednak zastanowić się nad panelami lub płytkami. Są też osoby, którym przeszkadza sama myśl o tych wszystkich zwierzątkach, które się tam zagnieżdżają. Więc jeżeli odczuwasz wstręt i drgawki, wyobrażając sobie, że w wykładzinie mogą być roztocza, to również ten materiał nie będzie dobry dla Ciebie. Aby zachować trwałą czystość wykładzin, warto jednak wyposażyć się w odkurzacz piorący, a to wiąże się z dodatkowym kosztem. Niestety ręczne pranie takiej wykładziny nie ma sensu, ponieważ tylko wcieramy brud i kurz w środek wykładziny. Więc tak jak mówię, nie warto robić tego ręcznie, tylko mieć do tego odpowiedni odkurzacz. Są też osoby, które uważają, że nie warto robić wykładziny w domu, ponieważ ona się niszczy i co jakiś czas trzeba ją wymieniać, na przykład co kilka lat. Uważają, że lepiej zrobić panele podłogowe i na tych panelach położyć dywan, który właśnie sprawi, że będziemy mieli ciepło pod nogami. Zawsze można taki dywan wymienić, jeśli się ubrudzi czy zniszczy, a z wykładziną jest troszeczkę więcej roboty. Przy panelach podłogowych oraz płytkach wygodne jest to, że bierzemy mopa, przejedziemy nim 5 minut po podłodze i mamy to wrażenie, że jest czysto. Jeżeli często sprzątasz i lubisz czystość, to na pewno panele są lepszym rozwiązaniem. Na panelach często widać kurz, więc masz naturalną motywację, żeby go zetrzeć. Po umyciu podłóg wiesz doskonale, że w domu jest czysto i czujesz się z tym dobrze. Przez to, że na wykładzinie nie widać kurzu, możesz nie odkurzać jej przez długie dni, bo zwyczajnie nie widzisz tego kurzu, ale on tam niestety jest. Więc można wywnioskować, że wykładziny mogą być dla osób leniwych, które nie lubią za bardzo sprzątać. Jeśli masz wykładzinę i zapraszasz często gości, to możesz mieć problem w utrzymaniu jej w czystości. Bo zawsze na domówkach czy spotkaniach ze znajomymi coś się ukruszy lub wyleje. Najgorzej jak to będzie czerwone wino, to wtedy masz naprawdę duży problem z czyszczeniem plamy. Trzeba pamiętać również, że niektóre osoby zapraszamy do naszego domu w butach. Do tych osób należą wszelkiego rodzaju kurierzy, którzy przywożą na przykład umowę do podpisania. Wtedy zapraszamy ich najczęściej do stołu, aby dokończyć formalności. Podobnie ksiądz, którego przyjmujemy raz w roku w naszym domu, raczej nie ściąga butów, więc po wizycie tych osób nasza wykładzina może nadawać się do czyszczenia. Tym bardziej dzień, w którym ich przyjmujemy, jest deszczowy i na dworze jest błoto. Dlatego w tych przypadkach lepiej sprawdzają się panele lub płytki, które wystarczy zetrzeć. Czytając fora internetowe, możesz spotkać się również z opinią, że wykładziny to produkt dla biedoty. Więc jeśli zależy Ci na prestiżu i opinii innych osób, to weź to pod uwagę. Jeśli masz tego typu znajomych, to po prostu mogą Cię ocenić po wykładzinie, myśląc, że nie stać Cię było na coś droższego, dlatego wybrałeś najtańszy materiał wykończeniowy. Teraz zajmiemy się panelami podłogowymi, które są najczęściej stosowane w naszych domach i mieszkaniach. Podstawową zaletą jest to, że są one zazwyczaj tanie i zawsze je można łatwo wymienić po kilku latach na nowe. I tak samo jest z montażem. Montaż nie wymaga fachowej wiedzy i można to zrobić samemu. Należy pamiętać, że każdą z okładzin, czy to wykładzina, czy panele, nie kupuje się na wieczność. Zawsze można wymienić je na nowe. Są osoby, które po kilku latach zrywają swoje okładziny i kładą nową podłogę, taką jaka im się w danej chwili podoba. Bo warto zdawać sobie sprawę, że czas przemija i dzisiaj podoba nam się wykładzina, ale na przykład za 5 lat już nie musi tak być. Zawsze możemy zmienić zdanie i przy następnym odświeżaniu domu położyć panele. Dlatego też jest tyle zawziętych dyskusji na forach internetowych w tym temacie, ponieważ ludzie są na różnych etapach swojego życia i niektórym podoba się dzisiaj coś, co innym już dawno się znudziło. Trzeba również pamiętać, że każdy z nas ma również inną zasobność portfela, co bezpośrednio wpływa na wybór okładziny. Dlatego nie warto sugerować się opinią innych, tylko podjąć samemu decyzję, co nam się aktualnie podoba i na co nas stać. Bo za kilka lat możemy mieć już inne zdanie i podejście do tego tematu. Dla niektórych panele wydają się bardziej sensownym rozwiązaniem w porównaniu z płytkami, ponieważ płytki jednak są zimnym materiałem i jeżeli nie mamy ogrzewania podłogowego, to chodzenie po nich gołą stopą jest naprawdę nieprzyjemne. Panele również są zimne, ale w porównaniu z płytkami wydają się one nieco cieplejsze. Osoby, które bardzo lubią ciepłą podłogę, montują ogrzewanie podłogowe w całym domu i wtedy nie ma już różnicy, jaki materiał wybiorą. Czy płytki, czy panele, zawsze jest przyjemnie i ciepło w nogi.
Nawet latem można puścić na podłogówkę ogrzaną wodę z solarów lub pompy ciepła i posadzka nie będzie zimna. A jeśli ktoś lubi dotykać stopami miłej tkaniny, to zawsze może na płytkach lub panelach położyć dywan, który również nada niepowtarzalnego klimatu każdemu z pomieszczeń. Jak widać, wszystko zależy od gustów i preferencji inwestorów. Jeśli chodzi o panele, to mogą się one rysować. Wystarczy przesunąć się z krzesłem, które nie ma podkładek, lub przemieścić szafę w inne miejsce i rysa gotowa. Drewniane deski potrafią się uszkodzić po przejściu przez nie obcasami, dlatego szczególnie panie muszą zachować przy nich ostrożność. Uszkodzenia mogą pojawić się również od chodzenia z laską lub podczas upadku twardego przedmiotu na podłogę, co w codziennym życiu zdarza się dosyć często. Nawet spadająca bateria potrafi wyrządzić szkodę, szczególnie przy podłogach z miękkiego drewna, takiego jak sosna. Wadą paneli jest również to, że jeżeli myjemy podłogi często, może się zdarzyć, że napuchną brzegi poszczególnych desek. Dzieje się tak dlatego, ponieważ najczęściej zbyt słabo wyciskamy mopa lub ścierkę podczas mycia. Nadmiar wody powoduje, że wchodzi ona w łączenia i niszczy panel. Jak widać, tworzą się wtedy bardzo brzydkie pęcherze. Drewnianą podłogę bardzo łatwo zniszczyć, jeżeli postawimy na niej doniczki z kwiatami. Zwykłe przelanie kwiatka spowoduje, że woda wyleje się z podstawki i będzie zalegać na podłodze. Po dłuższym czasie efektem tego będzie zniszczona podłoga. Dlatego też trzeba uważać przy wszelkiego rodzaju kwiatach. Kolejną wadą jest to, że panele podłogowe potrafią skrzypieć. Jeżeli bardzo przeszkadza Ci ten dźwięk, to lepiej wybrać płytki lub wspomnianą na początku wykładzinę. Nie wszystkie panele skrzypią, ale po kilku latach może pojawić się to zjawisko. Jeśli chodzi o ścieralność, to przy panelach jest ona większa niż przy płytkach, dlatego nie powinno się ich stosować w pomieszczeniach, takich jak przedpokój. Jak wiemy, na butach wnosi się do domu piasek, który jest największym wrogiem paneli. Płytki ceramiczne są najbardziej trwałym materiałem i dlatego stosuje się właśnie w przedpokojach, w kuchni, w łazience oraz w kotłowni. Wiele osób układa płytki również w salonie. Jest to materiał, który wytrzymuje długie lata, jest odporny na wilgoć i nie musimy się martwić o to, że coś tutaj spęcznieje. Płytki są idealne do pomieszczenia, w którym jest kominek. Często podczas dokładania drewna wypada żar z kominka. Jeśli przy kominku mielibyśmy wykładzinę lub panele, z pewnością wypalimy w nich dziurę, a nawet możemy doprowadzić do pożaru. Płytki są ognioodporne i stosując je przy kominku, z pewnością podniesiemy bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o płytki, to są one najlepszym materiałem do ogrzewania podłogowego, ponieważ najszybciej przekazują ciepło do pomieszczenia. Szybko też się nagrzewają. Wadą jest oczywiście to, że jeżeli nie grzejemy ogrzewaniem podłogowym, to są one cały czas zimne i nieprzyjemne w dotyku. Czasami sprawiają też wrażenie lokalu usługowego. Nie ma w nich tej przytulności, która występuje na przykład przy wykładzinach. Mimo to, dobrze dobrane płytki do stylistyki wnętrza potrafią dać poczucie luksusu. Wysoki połysk płytek nadaje pomieszczeniu prestiżu i sprawia wrażenie nowoczesności. Więc jeśli ktoś lubi moderne wykończenia wnętrz, to płytki mają właśnie ten specyficzny charakter, który nadaje się do tego typu aranżacji. W tej prezentacji postarałem się zebrać najważniejsze fakty odnośnie okładzin podłogowych i myślę, że poznałeś już większość plusów i minusów każdej z nich. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, możesz zostawić łapkę w górę. Będzie mnie to motywowało do zrobienia kolejnych prezentacji tego typu na inne tematy związane z budową domu. Pozdrawiam Cię, Kamil Goldman z serwisu budowadomujednorodzinnego.pl.